Cześć wszystkim. W końcu nastąpiło. Pierwsza ciepła noc. Nie powinno spaść poniżej 7 stopni w nocy. Ja mam uraz do niskich temperatur na biwakach. Parę lat temu miałem takie nieprzyjemne zdarzenie. Kiedyś opowiem. Także dzisiaj nastawiony jestem na biwakowanie, odpoczynek i chillaucik. Kilometry wzniesienia schodzą na drugi plan. To jest chillout. Nie interesuje mnie to dzisiaj. To jest wypoczynek. O. Główny cel to punkt widokowy na drugim co do wielkości wzniesieniu w Skonę. Jest ono tylko o 2 metry niższe niż to najwyższe, ale mam nadzieję, że będzie mniej komercyjne. Za to jest tam wieża widokowa. Troszeczkę mgły są, ale może później opadną. Zobaczymy. Także zapraszam serdecznie. Zawsze mówiłem, że szlaki piesze są lepsze, ale nie z tym towarem. Przed wyjściem z domu nawet nie ważyłem, żeby sobie humoru nie psuć. No ale trzeba będzie modyfikować trasę tak, żeby nie zjeżdżać na te piesze fragmenty, bo masakra. Hardkorowo. Ale przynajmniej mam 100% pewność i świadomość tego, że bagażniki założyłem dobrze. Najgorsze jest to, jak już wspinam się i chcę nacisnąć jeszcze lżejsze przełożenie, a tu się okazuje, że już takiego nie ma. To jest 15 metrów. Chyba mnie oszukali. Teraz będziemy mierzyć. Jak jest 14,5, to poproszę zwrot kosztów. Jak to? Ja przyjechałem 15 zobaczyć, a nie 14,5. Coś mi to nie wygląda. Coś mi to nie wygląda. O. O może? Dobra. Chwilkę odsapnę i pójdę, choć guzik dzisiaj zobaczę. O, obkupione bólem i cierpieniem, ale zdobyte. Ojej. Niestety jutro drugie podejście. Tego tak nie zostawimy. Nic nie widać. Widoczność może z pół kilometra. Może kilometr. No niestety, trzeba przyjechać jutro jeszcze raz. No, przygodowo musi być. No i pięknie. Decyzja podjęta, zostaje teraz tylko drzewa nazbierać troszeczkę, tak żeby można było posiedzieć, coś ugotować sobie i widzimy się później.
No, to spanko już mam przyszykowane. W pierwszej wersji było troszeczkę klaustrofobiczne, ale niestety ze względu na te głazy wokół ciężko tutaj się gdzieś wbić ze śledziami. No ale wymyśliłem taki patent, znaczy ja tego nie wymyśliłem, to już zostało wymyślone. O, jakoś udało się ten głaz ominąć. Kurczę, ognisko mam tak obsługowe, że nie mam czasu na nic innego. Cały czas przygasa, drzewo jest mokre. Trochę je tak próbuję podsuszyć. Ale jak na chwilę obecną, to nawet nie mam czasu, kurde, wyciągnąć żarcia, które dzisiaj zamierzam sobie przygotować na kolację. Nic, walczymy dalej z ogniskiem. Jeszcze deszcz zaczął padać, ale taki niegroźny na razie. Teraz to już jest grubo. Wszystko zgnojone, ale jest chwila przerwy. Przestało padać. Trzeba się zabrać za kolacyjkę, bo drugiej takiej szansy już może nie być. Ognisko się trochę rozpędziło, także zabieramy się za jedzenie. Szkoda, że kamera nie pokazuje, jak to pachnie. Dieta. Co tam z dietą? Dzisiaj nie ma diety. No dobra, ostatni. Na dzisiejszy dzień nabyłem patelnię w Ikei za 69 koron, czy 59, nawet nie pamiętam. Zazwyczaj moje gotowanie na biwakach polegało na zalaniu jakiegoś lio gorącym wrzątkiem i tyle. No ale w tym roku tak postanowiłem się troszeczkę pobawić. I usłyszałem taką bardzo fajną, mądrą opinię, że jeżeli chodzi o naczynia biwakowe, nie warto jest inwestować na samym początku w Bóg wie jak drogie, bo jeżeli wcześniej żeśmy nie korzystali z nich w terenie, to tak na dobrą sprawę po kilku pierwszych gotowaniach dopiero wtedy będziemy wiedzieć, czego chcemy. Czy coś większego, czy coś mniejszego, głębsze, płytsze, z pokrywką, bez pokrywki. Także na pierwszy strzał najlepiej zawsze kupić, no już nie mówię jakiegoś dziada cienkiego, kurde, który na ognisku się przepali po 5 minutach, no ale nie ma co wariować. Pogotujemy ze 2-3 razy i wtedy będziemy wiedzieć, co potrzebujemy. A siodbularki dochodzą. Kurde, jednego na zimno zjadłem. Na zimno też można. Jakbyście kiedyś odwiedzali Szwecję, stali przed wędlinami i się zastanawiali, co wziąć, no to kiełbasa to jest... Każda smakuje tak samo, a mi bardzo smakują siodbulary. To są takie...
nasze polskie mielone w mini wersji. A pewnie mięsa tam niewiele, ale w smaku jest dobre. Przyprawić i palce lizać. Trzeba się jak najszybciej ulokować w śpiworku, bo robi się coraz ciemniej, a już tak widzę, że chyba przestać padać. Raczej nie przestanie padać, także narka do jutra. Dzień dobry, witam serdecznie. Całą noc padało. Niestety. Ale generalnie nocka bardzo... Generalnie nocka bardzo spokojna. W którymś momencie tam się trochę zerwał taki mocniejszy wiatr. Jednego tarpa. Jednego śledzia gdzieś od tarpa wyrwało. Nie ma takiej opcji, żebym teraz wyszedł ze śpiworka. Także. I jeszcze podogorywam. I może się uda zrobić jakieś śniadanie. Bo chyba już ten deszczyk trochę przestaje. Co jest szwedzkie pogodynki? Halo? Miało być 7, odczuwal na 5. A jest 3. Parę stopni, ale robi różnicę. Nie wiem, czy już mówiłem, ale tą wieżę widokową dzisiaj odpuszczam. Pogoda jest słaba. Nie zobaczę tam nic więcej, co widziałem wczoraj. A do tego jest jeszcze zimno i siąpi. Ja już jestem spakowany. I powolutku ruszam już w stronę dworca. I tutaj macie przykład, jak dobrze trzymać się jest szlaków. Bo... na szlakach schrony turystyczne, śmietniki, toalety, no bardzo ułatwiają życie. Teraz miałbym z tym się tarabanić przez, nie wiem, 15 km na pewno. A tak, fik. I święty spokój, i syfu po sobie nie zostawię. A do tego toaleta. Tu już opisywać nie trzeba.
w jaki sposób można znaleźć takie miejscówki. Mam na kanale film odnośnie schronów turystycznych w Szwecji. Tanie spanie. Podlinkuję go Wam tutaj w opisie. Tak czy inaczej wymaga on aktualizacji, bo od zeszłego roku weszły nowe możliwości wyszukiwania takich schronów turystycznych, ale to temat zbyt obszerny, żeby go gdzieś tam wcisnąć między ogniskiem a kolacją. Także na pewno niebawem pojawi się nowy film z tą nową metodą wyszukiwania tych miejscówek. Także ja lecę w stronę dworca. Dzięki. Trzymajcie się. Hej.